Jest z nami Łukasz Woliński. Łukasz, przede wszystkim gratuluję bramki, natomiast to niewiele zmienia, bo żegnacie się z Ligą Mistrzów. Duże rozczarowanie w szatni? Bardzo duże, bardzo duże. Dla niektórych to mogło być pierwszy i ostatni raz, więc na pewno jest nie tylko złość, co smutek, bo jak jest się małym, nie myśli się o tym, ile pieniędzy chcesz zarabiać, tylko myśli się o tym, żeby spełniać marzenia, żeby usłyszeć hymn Ligi Mistrzów i my te marzenia mogliśmy spełniać w tamtym tygodniu czy dzisiaj i chcieliśmy to kontynuować jak najdłużej. Wiemy, że dalej to jest ogromny sukces dla klubu Liga Europy, ale no, dzisiaj nie ma uśmiechu na twarzy. No dobrze, a powiedz mi, czego zabrakło twoim zdaniem? Obejrzałeś tą większość spotkania z ławki rezerwowych. Ja mam wrażenie, że dopiero po waszym wejściu, po kilku zmianach zrobiło się trochę inaczej w polu karnym przeciwnika. Nawet to wejście Rakowitana, który wchodził i strącał piłki dla was, napastników. Tak, ciężko mi na gorąco komentować, nawet nie chcę. Czego nam zabrakło? Może odwagi, bo przeciwnik nie był wcale taki straszny, jak go malowali. Troszkę więcej odwagi uważam, szczególnie w tym pierwszym meczu, bo tutaj już było widać, że Kopenhaga nie zlekceważyła nas, tylko podeszła z pełnym respektem i wcale nie byli tacy odważni, jak przyzwyczaili być u siebie na boisku. Także no, zagrali mądrzej i strzelili tą jedną bramkę więcej. Czy takie przetarcie z takim rywalem daje wam jakiś dobry prognostyk na Ligę Europy? Bo to może się zdarzyć, będą rywale o podobnej jakości. Na pewno. W końcu rozegraliśmy 8 meczów w eliminacjach do Ligi Mistrzów, więc to przetarcie, ten bagaż doświadczeń jest na pewno nieporównywalny, nieoceniony, więc mam nadzieję, że to wszystko przeniesiemy na Ligę Europy i tam jeszcze będzie wiele optymizmu i wiele szczęśliwych momentów. Dziękuję bardzo. Dzięki.